Raz, dwa działa. Jeden, dwa też działa. Powiedzcie tylko kiedy. Na początek, żeby was ośmielić, pan opowie swój życiorys. To będzie długo. Ale będą ośmieleni. Dobrze. Powiedzcie kiedy. 26. Festiwal Polskich Filmów Komediowych Lubomierz 2023 trwa, a w naszym Muzeum Kargula i Pawlaka kolejni goście. Pan Sylwester Maciejewski, znakomity aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. No i pan Piotr Pręgowski, również znakomity, młody, świetny, zapowiadający się aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Drodzy panowie, w Lubomierzu dobrze się panowie czują? Pan Piotr? Nie, pan Sylwester. Cudownie. Dobrze. Ja to znam, ten Lubomierz, bo już tam parę lat mnie nie było. Mam już tam swoją tablicę nagrobną, prawda? Czarną. I elegancką. I także elegancką, no to taka sylwestrowa. I tego także ja tu się bardzo dobrze czuję, jakbym przyjechał do swojego rodzinnego miasta. No. A pan Piotr? Ja się też świetnie czuję, bo dzięki temu, że dzisiaj przyjechałem, dojechałem też do zagranicznych krajów. W Pradze mi powiedzieli, że za późno skręciłem w lewo. Ale jakoś tak się udało nawrócić na Lubomierz. Udało się. Nawrócić na Lubomierz, jak to pięknie brzmi. Nawrócić na Lubomierz. W Sylwestrze drogi, jak się czujecie na krzesłach, a nie na ławeczce? No, przede wszystkim wygodniej. Mięsień konferencyjny się mniej niszczy, bo jest miękciej, a ławeczka raczej twarda. I prostata nie narzeka. Spotkania tego typu jak to zawsze okazja do tego, żeby troszeczkę powspominać. Panowie aktorzy teatralni od wielu, wielu, wielu lat. Pan Sylwester Maciejewski teraz chociażby w Pięknej Lucyndzie w Teatrze Szóste Piętro. Teatr jest ważny mimo tych ról w filmach, serialach telewizyjnych bardzo popularnych. Bardzo ważny teatr jest. No. Lata w teatrze powszechnym całe lata wcześniej. O, całe 21 lat. Całe 21 lat w teatrze powszechnym i nie żałuję tych dni, ale pod pewną dyrekcją. Później jak się zmieniła dyrekcja, to niestety musiałem odejść. Ale ważne jest to miejsce dla każdego aktora, prawda? Nawet tego popularnego. Tak, bo moje zdanie na ten temat jest takie, że w szkole to nas przygotowują do zawodu, ale uczy się człowiek zawodów w teatrze. Bo dostaje różne role, w tej się sprawdzi, w tej się nie sprawdzi i tego, no ale to jak to różnie bywa. Ale jeżeli się wyciąga z tych nieudanych rzeczy wnioski, to można do czegoś dojść. Panie Piotrze, z sentymentem także wraca pan zawsze na deski teatralne, prawda? Tak, z wielkim. Kochałem teatr bez wzajemności. Nie no. Dość szybko odszedłem z teatru, ponieważ nie było tam dla mnie wyzwań i wiedziałem, że lepiej nie będzie, będzie tylko gorzej. Ręce mi się wydłużyły do kolan od trzymania dzidy i od jedzenia zupy ogonowej czułem, że mi coś wyrasta z tyłów za plecami. Więc podjąłem decyzję, że pójdę swoją drogą, więc za dużo się w teatrze nie nauczyłem, co widać zresztą. Dzięki temu jestem troszkę inny, bardziej nieobliczalny tych rygorów, które oni tam wpajali, na pewno bardzo słusznie, to ja ich nie posiadłem i jakoś tak wybrałem drogę wolnościowca, więc uważam teatr jako sztukę upadającą, tak samo jak na pewno wiecie, że jesteśmy świadkami apokalipsy socjologicznej i cywilizacyjnej, kiedy legły w gruzy wszystkie autorytety i na świecie dzieją się różne rzeczy, nie wiemy wokół kogo się gromadzić, no może z grubsza jeszcze wiemy, ale już jest coraz trudniej z tym. Tak samo jest ze sztuką. Niebawem telewizja padnie. Właśnie jestem świadkiem, jak pada kino. Na pewno żeście to widzieli w kinie. Byłem kilka razy teraz na premierach. Dosłownie wchodziłem sam, to byłem przerażony, bo myślałem, że zaraz wejdą z narzędziami chirurgicznymi łowcy narządów. Ale na szczęście przychodziły jakieś pary do kina, nie na film. Gdzieś tam 6-7 osób to było wszystko, bo teraz mamy wszystko w ręku. Możemy. I jest duża różnica. Idziemy do kina, trzeba zapłacić 50 albo 60 zł od osoby, a w telefonie robimy tak. Naciskamy, nie podoba nam się, dobra, biorę następny, a może jeszcze ten. A jak już się przyjdzie i się usiądzie, to co by nie było, to trzeba obejrzeć, tak? Jak w restauracji zapłaciło się za zupę, to żeby nie wiem jaka była, trzeba zjeść. Nie popisywać się, prawda, czy tam łapka szczura, czy ogon myszy,
Trzeba schrupać, zjeść, posmakować, muchę delikatnie odłożyć, nie sadzić się do góry, prawda? Także tutaj, jeżeli chodzi o teatr, to specjalnie nie, ale pod koniec, w sumie tak, bo jestem 30-latkiem po raz drugi. O! Raz byłem 30-latkiem, tak jak po kilka lat po szkole teatralnej, jeszcze byłem wtedy w teatrze, no a teraz mam 30 lat, ale do setki. Także to jest inne uczucie oczywiście, ale też nadal znakomite. Ale humor pana nie opuszcza i dobra i uroda i też jest bubyła, prawda? No i uroda? No. No dziękuję. Filmowa w końcu, no filmowa, no. No filmowa, no, ale... W końcu festiwal ale filmowy. Też filmy dla dorosłych, prawda? No. Urodo, skąd ty się bierzesz? No. Skąd się bierze uroda, ale skąd się bierze pomysł na fajny, pomysłowy i atrakcyjny serial komediowy, na przykład Rancho? Z sentymentem wspominacie pracę nad tym serialem? Czy spodziewaliście się panowie takiego sukcesu? No, czy spodziewaliśmy się sukcesu? To ta ławeczka tak chwyci? Gdybyśmy się od razu spodziewali, że to będzie hit, to tego, to by oczywiście tego nie było. Nie było, tak. Ale no, my robiliśmy swoje, no, dobry scenariusz był i tego, no, robiliśmy swoje, dobrze wyreżyserowane, no i okazuje się, że serial chwycił. Mieliśmy tego, jak to się mówi, widza za mordęśmy chwycili. No, także... Za serce powiedział. Za serce chciałem powiedzieć, bo to tak. I Za serce. I tego, no i... Serial okazał się sukcesem, z czego jest nam miło, przyjemnie. No i właśnie dzięki temu mamy takie spotkania. No właśnie i jeszcze to, że nie spodziewaliście się chyba, że ten sezon ławeczki jeden przerodzi się w tyle sezonów, prawda? Że tyle będziecie na tej ławce siedzieć. Pierwsze założenie, nie wiem, to tam były, zdaje się, miały być ile, cztery czy pięć sezonów. Mhm. No ale jak się okazało, bo tam nawet Po którymś sezonie jest takie jakby już, że... Kończymy tą historię. Kończymy, tak? Historię, o, nad grobem Japycza, czyli Leona Niemczyka. Ale to już było po śmierci Leona Niemczyka i tego i nad jego grobem, tego, że już dziękuję, trzeba tego... Było miło, ale trzeba zakończyć tą historię. A się okazuje, że za rok dawaj, dalej kręcimy, no. Także zakończyliśmy, jak zresztą wszyscy wiedzą, Bożym Narodzeniem. Tak. Innym sezonem w ogóle, prawda, niż zawsze. Tak. Bo mówi się zawsze, że filmy fabularne, seriale kręci się głównie w wakacje, prawda? Wtedy jest ta ekspozycja, jest dobre światło, dobre warunki do kręcenia seriali, filmów. No to zależy od fabuły oczywiście, ale u nas zawsze było, że no latem zahaczało to trochę o jesień, zresztą widać na zdjęciach, prawda, jakie mamy ubrania, ale nigdy nie było zimy, nigdy nie było Bożego Narodzenia, postanowili zakończyć to Bożym Narodzeniem. Panie Piotrze, pan miał to szczęście, pracował z fantastycznymi mistrzami kina, mam tu na myśli pan Bareja, prawda, Stanisław Bareja, jak pan wspomina pracę przy tych kultowych serialach Stanisława Barei? Bo pana pamiętamy i kochamy do dzisiaj z tych seriali. Wspominam, bardzo miło wspominam, gdyż albowiem, ponieważ... Jednakże tak zacznijmy od początku, tak? Jednakże tak, że te filmy, które wydawały się na początku takie błahe i te zadania... Niedocenione, które, prawda? Czy one są docenione? Ja właśnie wtedy nie były docenione. Nie wiem, w jakich kategoriach to odbierać. To one były niedocenione przez cenzurę. Natomiast przez widownię od razu to jakoś tak szło rzeźko do przodu, no i to co jakby następuje, no jest to niezwykle miłe, a najbardziej miłe jest to, i muszę to powiedzieć głośno, że nasze szczęście, tutaj myślę, że kolega się też ze mną zgodzi, polega na tym, że jako artyści zostaliśmy docenieni za życia. Bo jak wiecie, w życiu artystów tak bywa, malarzy głównie, gdzie oni nie mają co jeść, przymierają głodem, chodzą obdarci i w jakiejś nędzy żyją, a później się okazuje, że wykitują, kilka lat mija i nagle te dzieła są warte miliony dolarów. Ja nie muszę mieć milionów, ale dajcie ze dwa, to ja wam dam milion, my podzielimy ten drugi. Ale no bo w czym ja grałem? Ja mogę... To w czym grałem, to tego jest niewiele, ale w ilu filmach ja nie grałem. Mój kolega Tomasz Kot nie zagrał w jednym filmie amerykańskim. Jakie to było halo, we wszystkich gazetach napisali. Ja w żadnym nie zagrałem i nikt o tym nie pisał.
Ale w, ilu, tak? ale w ilu pan fantastycznych zagrał? Jak, jest, no, ale jak pan jest zapamiętany, ale polski, jak pan a jest polskich, tak. Jak jest pan zapamiętany, panie no to, Piotrze? To tego nie wiem. Rasa dobrze. Rasa dobrze, no, tak. No więc właśnie, no więc właśnie. Na nie. naszym rynku, no, 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 ja nie cieszę się popularnością, ja się w niej tarzam. Jednak? Tak. No bardzo. Mam tego pełną świadomość i sprawia mi to wielką radość. I nie robi... Robię to cynicznie i brutalnie. I nie robi pan tego, co się mówi o aktorach, że najpierw zabiegają popularność, a potem zakładają największe okulary, żeby ich nikt nie rozpoznał, przecież słoneczne, prawda? Nie, no to ludzie są różni. No zobaczcie, tu też co nieco jest. Ludzie są w okularach, ale to nie świadczy o tym, że mają jakieś złe zamiary, prawda? Ale aktorzy się lubią ukrywać potem. To zależy. Ja w pornolach nie grałem. Panie Sylwestrze, przejdźmy jednak do sztuki filmowej. Mówi się, że granie w ogóle komedii, czy w teatrze, czy w kinie, czy w serialu, gra się zupełnie na serio i na poważnie. Czy tak jest rzeczywiście? No jak najbardziej, no bo jeżeli będziemy robić oko do widza, no to, to wiadomo, że to nie jest sztuka najwyższego lotu. Że ta uwaga teraz będzie na śmiesznie, nie? Do tego. Nie. Jak najbardziej. Największą głupotę trzeba grać jak najbardziej poważnie. Czy w teatrze, czy w kinie. Tak, na konferencji prasowej przecież nasi jak występują, to przecież to tylko można boki zrywać. I tego. No, jak najbardziej. I wtedy są tego jakieś efekty. No przecież te komedie, czy, które grałem, no to chociażby pieniądze to nie wszystko. Właśnie. To jak najbardziej. Ja byłem, bardzo chciałem, przez cały film mówiłem, że chcę założyć swój biznes, skup butelek, no. I mówiłem jak najbardziej poważnie, w końcu założyłem, no. Ja też uważam, że pieniądze to nie wszystko, ale czapkę możemy położyć. Pan też się zgodzi, panie Piotrze, że gramy zupełnie serio takie rzeczy, takie role? Gdzie my mamy widzowie się z tego śmiać, ale aktorzy... Nie, no oczywiście, że przede wszystkim takie jest zadanie, żeby wywołać odpowiedni, zamierzony efekt. I jest tak, cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby te teksty jakoś wyglądały, żeby w tym kierunku zmierzać. Są priorytety projektowe i od tego jest również reżyser, który, a my, jeśli on jest utalentowany, my czujemy się w rękach reżysera wtedy niczym glina w dłoniach wytrawnego garncarza. O, to naprawdę muszą być... Ale poleciał... Przeczytałem dzisiaj gdzieś na ścianie. Proszę, pan Sylwester jest zachwycony. Po tobie tego nie spodziewałem. A znam cię tyle lat, no, tu mnie zaskoczyłeś. To przez to, że już długo nie piję. Ja też. Ja już jakieś pół roku. Chyba. Cały czas mówimy o wodzie mineralnej, oczywiście. Tak. Wykoleiłem się. Jednak. Panie Sylwestrze, wspomnijmy troszeczkę czasy Warszawskiej Szkoły Teatralnej, bo której panowie są absolwentami, jak pan sięga wspomnieniami, bo wiem, że pana rok, fantastyczny, koleżanki i koledzy, często się spotykacie, macie takie spotkania sentymentalne. Mamy takie spotkania, no jakoś w tym roku chyba, w zeszłym roku było. Było u Joli Gruśnic, natomiast, a wcześniejsze lata były u Magdy Wołejko. Wiem, że ostatnie jakieś spotkanie, zaraz tak po szkole spotykaliśmy się, to było ostatnie u mnie. Sąsiedzi bardzo na mnie narzekali. Bo było cicho? Bardzo, za cicho. Ale to słynne spotkanie warszawskie swingersów? Nie. Absolwentów szkoły. Potem było kilka lat przerwy, no i teraz odnowiliśmy, ale w tym roku jeszcze, nie wiem, może na jesieni się spotkamy. Z sentymentem wspomina pan szkołę. Czy to było zamierzone, że Sylwester Maciejski, kiedy był takim małym Sylwkiem, to pomyślał, że zostanie aktorem? No, jak był taki mały, nie, ja do szkoły to przez przypadek tam zdałem. Jak to przez przypadek? Do takiej szkoły? No. Jak to było? No, bo to rozpoczął się rok szkolny, przyszedłem do domu i się rozchorowałem. Leżałem tydzień i przyszedł do mnie kuzyn i mówi, co ja będę robił po liceum, a to był początek czwartej klasy. A ja mówię, nie wiem, może będę prawnikiem i tego. A on mówi, a do szkoły teatralnej byś nie zdawał? No i coś powiesz, zaśpiewasz, o tak to potraktował. Nie. Tak mnie to utkwiło w głowie, że zacząłem
dowiadywać się, gdzie, co, jak. No, jak to zrobić w ogóle. Jak to zrobić, tego, że są konsultacje dla kandydatów i tak dalej, i tak dalej. A matka moja mówi, no synu, gdzie ty się pchasz, gdzie ty się pchasz? Tam sami tego, dzieci, znanych ludzi, aktorów się dostają, tego. Nawet jeden taki wujek przyszywany mówi, wiesz co, ja znam Łapickiego. Tylko mówi, jest jeden problem, on mnie nie zna. No i tego, no i tak kombinowałem. No zainteresowałem się tematem, tak? No i zainteresowałem się, mało tego, w szkole, no musiałem powiedzieć tego, gdzie kto tam, gdzie się idzie po tym, co się będzie robić. No i dotarło to do dyrekcji. Pani dyrektor tak na mnie patrzyła. Liceum, jak, tak? Tak. Gdzie ty idziesz? I zaczął się rok akademicki i wszystko ładnie. Nikt nie wierzył, że ja jestem, udaję, że tam jeździ, gdzieś wyjeżdża. Na Miodową, tak? Tak, tego. I kiedyś był reportaż z naszych zajęć w telewizji, z rektorem Łomnickim. Tadeuszem. Tak, i zobaczyli. W rodzinnym Szczonowie zobaczyli, a jednak. To on jest w tej szkole. Tak? Jest w tej szkole, no. Ale tak to w ogóle ja nigdy nie tam. Chociaż moja polonistka, no strasznie mnie tam wysyłała, mnie na konkursy recytatorskie. Tak. Jak ja tego nienawidziłem. Nie. Nie. Czyli nie, występ publiczny nie. Bo nie płacili. Wtedy jeszcze, no. Tak. No wtedy jeszcze nie płacili. Ale czyli nie, te występy publiczne, scena, nie, nie. Nie, skąd tam był tego, żadny tak. A jednak poszedłem, no chyba naprzeciw losowi. No i jeszcze tego, poszedłem na pierwszy egzamin, no to pierwsze eliminacje. Po tych pierwszych eliminacjach, zaraz jest po południu lista przebojów, kto przeszedł do drugich. Ja idę, patrzę. Jestem. Nie ma mnie. O. Nie ma mnie. A pod spodem taka rezerwowa kartka i tego pan Maciej Maciejewski, bo wtedy właśnie. Maciejewski Mszczonów, proszony do dziekanatu. Poszedłem. No i poszedłem do dziekanatu, okazało się, że za dwa dni mam egzamin poprawkowy z dykcji. A dzisiaj nie nagana na dykcję, prawda? No wtedy, ja wtedy nie miałem żadnej wady dykcyjnej, tylko miałem naleciałości środowiskowe. Takie lipa, o, myśli, o, no i tego, no i ale się tego wyzbyłem. I literacko już przedstawiłem się komisji. Tak, godą jak chcę. Panie Piotrze, pan jako takim skromny młody Piotruś marzył też o karierze aktora? Nie. Jak to? Mnie losy tam skierowały częściowo, bo ja kończyłem szkoły zawodowe. Zawodowe, tak. Pierwszy mój zawód wyuczony to tokarz, a drugi technik mechanik obróbki skrawaniem. Czyli wszystkie techniczne sprawy do pana. Dokładnie. Także i też było i ślusarstwo, i frezerstwo, i kowalstwo. No i tam z grubsza jeszcze takie metalowe różne historie. I galwanizacja. No tutaj jestem tak do pewnego stopnia obryty, bo nie miałem jakby stażu w tych zawodach. Jedynie jeszcze jak była fabryka samochodów osobowych na Żeraniu, to tam miałem praktyki. Także moje praktyki wyglądały w ten sposób. Pamiętam z szatni, bo pracowaliśmy razem z robotnikami na zmianach. I rano robotnicy przychodzili, my też na zmianę. I robotnicy przebierali się, wyciągali gorzałe, nalewali sobie po pół szklanki. No, bum, walili po pół szklanki i szli na halę. No my żeśmy tak na to patrzyli, no oni nas wprowadzali w życie. Nie częstowali nas na szczęście. Ale w zawód was wprowadzali. Tak, w zawód nas wprowadzali, jak to bywało. A ten skok taki do sztuki wielkiej, do Akademii Teatralnej, wtedy jeszcze PWST. Wtedy PWST. W Warszawie. No to były konsekwencje nieuctwa z dzieciństwa, ponieważ miałem świadomość, że nie dostanę się na żadne normalne studia, do żadnego poważnego zawodu nie mogę aspirować. Wydawało mi się, że chciałbym być chirurgiem, ale już wiedziałem, że na wszystko jest za późno, bo zaległości były zbyt wielkie. Matematyka, fizyka. Mogę się pochwalić, że z matematyki dostałem 5 na maturze. Jedyny, jaki miałem problem, jak dostawałem ściągawki, to nie wiedziałem, co podłożyć. Okazało się, że trafiłem.
A ten, który rozdawał ściągawki, dostał 3 mniej. Ale na szczęście zdał, bo to już byłoby straszne. Także jeżeli o te rzeczy chodziło, wiedziałem, że ani Politechnika nie wchodzi w grę. I żeby uniknąć wojsko. Największego kabaretu w Polsce, jaki wtedy był, czyli Wojsko Polskie, zdecydowałem, że jest jeszcze może szansa, bo ktoś mi powiedział, że tam nie trzeba nic umieć. Do Akademii Teatralnej? Tak, oczywiście. I prawda jest taka, że nie trzeba nic umieć. No nie. Nie trzeba umieć chemii, nie trzeba umieć matematyki, nie fizyki. Trzeba umieć nic. Nic. Geografii. Nic. No nic. Wychodzisz. A jeszcze słabo z tobą, słabo. No dobra, weźmiemy cię. Może coś z tego będzie. No to tylko tyle niby. No to ja takie specjalizacje czy kursy brałem pierwsze. Żeby się przygotować jak do egzaminu, miałem tam, tak? Powiedzmy tak, jak miałem, nie, no jeszcze wcześniej to się zaczęło, zupełnie niewinnie i w innym celu, bo moją mamę często odwiedzały różne ciocie i wtedy w telewizji były takie popularne filmy, Kurosawa kręcił, Tron we krwi, Rashomon i tam Japończycy, samuraje tam toczyli wojny, strzelali z łuku, z mieczami, jak ciotki przychodziły, to mówił Piotruś, pokaż samuraja. Tylko nie o to chodziło, nie, spokojnie. Nie, to nie ma nic wspólnego ani z mieczem, ani z pochwą, spokojnie. Samuraj oczywiście bardzo, no i ja tam odgrywałem tego samuraja, wydzierałem się po japońsku, nie znając ani słowa po japońsku i ciotki były zachwycone, strzelałem z łuku, naśladowałem lot cięciwy, umierałem na podłodze, cioci były zachwycone, dawałem mi jakieś słodycze, buzi. Niewinnie, spokojnie. No i to były takie pierwsze kroki nieuświadomione, być może jednak te próby zaprocentowały. Wprawdzie na egzaminie do szkoły teatralnej nie udawałem samuraja, ale... Ale teksty miałem przygotowane i zrobiłem wrażenie na komisji. Nie, no ja wiem, że to musiał... Zrobiłem takie wrażenie, że... A tam zawsze same tuzy siedzą, prawda? No więc właśnie, ale to wrażenie było takie podobno, że ono nie było takie zachwycające, jak on się do tego nadaje, tylko że robi coś tak potwornego, że to chyba jest taki kit, że może to jest interesujące. Czyli i okazało się, że się sprawdziło. Czyli... Oni czegoś podobnego jeszcze na oczy nie widzieli, więc coś w tym jest, chyba zaryzykujemy. Tym umiótł pan komisję. Chyba tak. Nie tylko komisję, moją żonę aktualną też. Ewę Kuryło, powiedzmy, no, którą pozdrawiamy. Tam startowało do niej wielu wielkich, przystojnych blondynów, barczystych, a tutaj sobie ja, prawda, taki młody, zdolny człowiek, tak? Nie, no zdolny do różnych rzeczy, ale wtedy jeszcze dobrze zapowiadający się. Aktor. Tak. Także w teatrze od razu nie rozszyfrowali, że się do niczego nie nadaje. Filmową sztukę uderzyłem. No i poszedłem swoją drogą i jesteśmy tu dzisiaj. Sylwester pamięta swój egzamin ze szkoły teatralnej? Czym uwiódł komisję i zaskoczył? Bo ja wiem czym. Całokształtem. Nie mam zielonego pojęcia. No, nie wiem czy najbardziej takie dla mnie to było... Ale ja cię ocenię, chcesz? No. Za co ja bym cię przyjął? Mówię teraz serio. Świetna aparycja, uroda charakterystyczna. Mhm. Ale nie, wiesz, dobra sylwetka, świetny głos i przyciągasz uwagę. Rozumiem cię, dziękuję ci kolego. Tak no, mi się wydaje, no nie, jest talent jakby wyglądam, oczywisty, ale bo w szkole jeszcze tego wiesz, tego się no, nie ogarnia. Wyglądam, ja wiem, urodę mam jak dół po wapnie, ale... No, ale komplement ze strony kolegi no, aktora. Nie, no tutaj dziękuję tak, bardzo tak. Piotrek, no nie spodziewałem, ty masz do mnie jakieś chyba alibi. No dobrze. Powiemy po wywiadzie. No, także, nie no, no to jedynie co pamiętam, mile wspominam, jak już na drugiej eliminacji po tych wszystkich zwariowanych etapów, tak? Etiudach. I tego, to zacząłem śpiewać piosenkę. Stary już walc przebalował swój złoty wiek, raz, dwa, trzy raz. I w tym momencie na salę wszedł profesor Bardini. Aleksander. Tak, i zaczął tak tego popatrzył na mnie, uśmiechnął się. Och jejku, jaki to był miód na serce. Czyli zaakceptował, a to nie był podobno wymagający profesor to był, prawda? No i to był taki miły moment, ale tak miło było na tym egzaminie. Tam najgorzej było tam na tych pisemnych. No, czy tam, z fizyka?
Nie, tam. Wiedza o teatrze, tak? Tak, wiedza o teatrze. No tam żadnej wiedzy o teatrze. Oni tak, oni tam bardziej sprawdzali, czy w ogóle, no już jak, z czym się kojarzy dzień 1 września, no. Takie pytanie, no. No wie, dzieci idą do szkoły. No tak, też, początek no roku. No i już, no. Oni myśleli, że to zaraz powiem, że druga wojna i tak dalej. Nie, dzieci idą do szkoły, no. Także, no przeszedłem przez ten egzamin. I szkołę też ukończyłem szkołę w terminie. Też. No ale po trzecim roku dyscyplinarnie. No właśnie. Nie chcieli wywalić, no. No bo no, nawaliłem na egzaminie z dykcji. Tak, z dykcji? No bo nie nauczyłem się tekstu, ja nie wiedziałem, że będzie egzamin. Ale jakoś udało się wyjść obronną ręką. No jakoś tego, dostałem poprawkę, 500 wersów pana Tadeusza. To już nie jest. No i we wrześniu nauczyłem się tego tekstu. Siedziała pani profesor Tomaszewska, pani profesor Drochocka, moja od dykcji, no i dziekan Łapicki. No i ja ten tekst bidi powiedziałem. No tego, no dziękujemy. No i Łapicki zwraca się do mojej tej pani Drochockiej, tej pani profesor od dykcji, mówi, myślę, że pani zaliczy studentowi egzamin. Tak, oczywiście, patrzyła w niego jak w obraz. Tak, oczywiście, tylko, bo to jest klasyka, więc dobrze by było, gdyby mówił L. L, miłość. No tak, miłość, prawda, a Łapicki popatrzył na nią, mówi, dobrze, że się tekstu nauczył. No. Pan Piotr oczywiście przeszedł w szkołę bez przeszkód. To była jedna wielka przeszkoda. Ja też, był taki egzamin właśnie, na który nie posiadłem. Widzę, że to jakoś się zaraża, dlatego spotkaliśmy się na ławeczce. Też nie nauczyłem się tekstu i pomyślałem sobie, że może będę mówił tak niewyraźnie, że nie będą wiedzieli, co ja mówię. I że zwalą na dykcję, a może jak tylko dykcja, to nie wywalą. No jakieś tam projekcje miałem na ten temat. No więc mówiłem fragment pana Tadeusza, a wyglądało to mniej więcej w ten sposób. No i oni mówią, ale... Chyba sobie pan robi z nas kpiny. I uratował mi wtedy dupę jeden z profesorów. Straszny wstyd, że nie pamiętam, ale to już jest ten wiek, że się nie pamięta pewnych rzeczy. Chociaż pamięć wsteczna dużo wcześniej trafi, ale tego jeszcze nie łapię. Ty mi później przypomnisz, ale ty, bo... No i on mówi tak, a co to był za fragment? A któraś z pań tam mówi, no jak to? Mickiewicz. On mówi, no właśnie. To miało być tak powiedziane, żebyście zrozumieli, że to Mickiewicz, a w ten sposób. To jest tak ustawione. Tak, wziął mnie w obronę. I się udało. No bo ja... Ale państwo poznali od razu, prawda? Idealna dykcja. Ja starałem się powiedzieć... Piotr Pręgowski, jego interpretacja Mickiewicza Adama. Ja starałem się na tym normalnym egzaminie z dykcji, no bo zajęcia z dykcji na trzecim roku były nieobowiązkowe, a to potem wychodzi na to, że obowiązkowy egzamin. No to gdzie sens, gdzie logika? I z tego i tak w ostatniej chwili zacząłem się uczyć kwiatów polskich. Postawiłem sobie tam w kulisie kolegę, żeby mi podpowiadał, no. Komisja słyszała podpowiedzi, a ja nie, no i mówiłem swoim tekstem, kwiaty polskie. O, to jest duża sztuka. No, właśnie, tylko nie do rzeczy mówiłem, także. No i stąd ten egzamin poprawkowy. Drodzy panowie, teraz mnóstwo propozycji ról w serialach, filmach, w teatrze. Czy pan Sylwester na przykład woli te role w teatrze takie klasyczne, kostiumowe, czy raczej współczesne? Bo wiem, że i w takich spektaklach pana możemy oglądać i w takich. Na przykład Piękna Lucynda, no to tam no, kostiumowo, Lucynda, charakteryzacja, kostiumy, prawda? Tak, charakteryzacji tak. To jest... I zwróćcie uwagę, on gra Piękną Lucynkę bez charakteryzacji. Jako pierwszy w Polsce. Nie, proszę zajrzeć na stronę, nie jest to Piękna Lucynda.
A jest, obsada kolegów Gwiazdorska jest wspaniała. Jest tego, no Lucinda jest oczywiście, kostiumy za, jak za króla Stasia. Teatr Szóste Piętro. Tak, jest Teatr Szóste Piętro, ale ja tak obserwuję repertuar różnych teatrów, to no tęsknię za takim dobrym, klasycznym teatrem, tak, nie wiem, no Ożenek, Gogola, czy Fredre, czy coś jeszcze, no. Ostatni raz w takiej klasyce grałem w Powszechnym w Królu Lirze. I później już jakieś teraz wchodzą, coś kombinują na tych scenach. To nie moja bajka i tak bardzo się nie palę do teatru. Także. Ale propozycje teatralne wybiły. Czytam scenariusze i przyjmuję, tak? Nie przesadzajmy z tymi propozycjami, no. No są. No, są. Wiem, jakieś... że koleżanki mówią, Sylwka nie można zatrudniać, ma kalendarz ma zajęty, mówi na pół roku do przodu. Tak, na pewno. No ale nie, no jakiś tam kalendarz jest, bo mam jeszcze takie Ławeczka w Słońcu, taka bardzo jest. Z Wojtkiem Wysockim. I z Grażyną Barszczewską. Także to jest bardzo przyjemne, no tak na jesieni chyba zaczniemy jeździć z tym. No i Lucinda i tam trochę teraz Gang Zielonej Rękawiczki, dalsza część, tak, prawda, serio? W Netflixie. I to na razie tyle. Jest dobrze. Ja mam emeryturę, gdzie ja się będę pchał tam, mam potom. Proszę, szczęśliwy człowiek. Teraz to już tylko dla zabawy. No. Panie Piotrze, pan komediowe role bardzo lubi, prawda? Dobrze lubię, się pan czuje jakby z punktu widzenia tych doświadczeń zawodowych i teatralnych, bo w teatrze też się trochę spełniłem w takich, kilka lat temu, w takich niezależnych produkcjach. Są takie latające projekty, że nie, to nie jest teatr stacjonarny, tak? Tylko się, po Polsce się zbiera będzie. Grupa tak i jeżdżą tu i ówdzie, żeby nie powiedzieć wszędzie. I jakby z tego punktu widzenia, co grałem, co mnie interesuje, co mnie najbardziej uwodzi, czego bym chciał jeszcze spróbować, czy o czym marzę, to na pewno i tak coraz bardziej jestem do tego przekonany, że najbardziej lubię projekty artystyczne wysokobudżetowe. Aha. Panowie też od lat... Przepraszam, pan chciał coś dopowiedzieć, przepraszam. Bo to się w ogóle, jak się ma motywację wysokobudżetową, to jest inaczej się pracuje. Mózg inaczej pracuje, prawda? Prawda wtedy jest taka, że... Nie prawdulka, tylko prawda w tym zawodzie, jest. Tak? Panowie też uprawiają trudną część tego zawodu, to, tak mówią przynajmniej wszyscy znakomici, nawet aktorzy teatralni czy filmowi, tak zwaną estradę, kabaret, który panowie stworzyli. To jest niełatwa rzecz, prawda? Mówią to też wielcy, że nie zawsze wszyscy aktorzy sprawdzają się na tak zwanej estradzie. No, trudna. Myślę, że tak. Inny rodzaj przekazu artystycznego. Ja na przykład, już parę lat jakby się, jestem na tej estradzie, ale jakby mi dali monolog, to nie wezmę. Nie? Nie. Wolę pogadać na śmieszno tego, ale monolog niekoniecznie, bo to się... Trudna sztuka. Zawsze, bardzo trudna. Bardzo mówią, tak? Bardzo trudna. No, ja się dziwię, że ktoś robi monodramy. Matko i córko. Matko i córko, to jest taka, kurde... Ciężka praca. Robota, że to się w pale nie mieści. Ale tak tego podialogować na wesoło, śmieszno, dowcipnie, prawda? Z różnymi aluzjami, to ja bardzo lubię. No. My lubimy takich rozmówców. No, wszyscy, którzy samemu na scenie nie. Monodram nie. Zawsze jest się kimś albo czymś podparty. Parterką, partnerem. Tak jest. No. Piotrek to wali monologi, kurczę. Recitale własne, prawda, panie Piotrze? Jak ryba w wodzie czuje się sam na wielkiej estradzie? Nawet jak ryba bez wody. Ale też dobrze. Znakomicie. Ja kocham widownię, kocham ludzi, jestem otwarty. Tu kolega też ma ten sam charakter. Tak, dokładnie, trochę nas kokietuje, prawda? Nie boi się, jak widzicie, nie. Nie, on też jakby tutaj nie zagrywa, że boli z kimś. Że pali jakiegoś nie wiadomo kogo. On jest uczciwy zawodowo, bezpośredni. Ja lubię ludzi też. Razem pracowaliśmy właśnie na estradzie tu i ówdzie. Jemu się udało więcej zasmakować teatru, ale ja nie ukrywam, że jak ja mam... Niedawno byłem w Przemyślu
i na imprezie było prawie 30 tysięcy ludzi, ja żartuję, śpiewam i mówię monologi, to ja bym tego nie oddał za największą rolę w teatrze. Jak ja bym miał dzisiaj grać w Teatrze Narodowym, żeby przez 2 albo 2,5 godziny nikt się na sali nie zaśmiał, to ja bym zwariował. Czyli idealnie pan się wpisuje w klimat festiwalu komediowego. No bo to jest, jeżeli czuje się... Ale to też jest podobno bardzo trudne rozśmieszyć widza, prawda? A jeszcze no bo jak się zjawi, no ja się spotkałem, jeszcze będąc w teatrze, graliśmy Bułhakowa, Psie Serce, takie przedstawienie. Tutaj w Warszawie, no publiczność, no po prostu pokładała się ze śmiechu. Tego pojechaliśmy na festiwal do Przemyśla. Nic. No jakby węgierska wycieczka przyjechała, no. Tak się to określa. Tak? No nic, no. Żadnej reakcji? W beton, no. To tak jak pojechaliśmy też z Teatrem Powszechnym, nie wiem kto wpadł na genialny pomysł, do Gruzji, do Tbilisi. I tam graliśmy Ożenek Gogola. Po polsku. Po polsku. To kurczę. I tak, gdzie... W tych miejscach, gdzie powinna być przyzwyczajeni byliśmy do reakcji, cisza. Cisza. I raz nawet świętej pamięci Kajtek Kowalski mówi, oczywiście po polsku, do nas mówi, kurwa, nic nie rozumieją. To był cytat, panie Sylwestrze, tak, mamy kamery, tak, to był cytat. To był cytat. Także... No ale co zrobić, no jednak co się okazało, na widowni było chyba 2 osoby, jakichś Polaków tam. A reszta Gruzji. A reszta Gruzja, tak. A to serdeczny kraj bardzo. Bardzo serdeczny. Cudowny, bardzo. Gościnny, oj, bardzo, bardzo gościnny i bardzo. Jak mnie spotkało coś takiego, że nie wiem, któregoś dnia przed południem, no bankiet, już bankiet. O. Tak, tak, no i tam jakiś ten, co zarządzał. Upatrzył sobie mnie, że ze mną wypije brudzia. No i czyli wyczuł swojego człowieka. Tak, bo tam z rogo. I z te toasty, prawda? Tak. Ale to było bez toastów, tylko od razu. Przyniósł 2 rogi. Bez laudacji? I do jednego weszło 3/4, do drugiego weszło 3/4 i trzeba to wypić. Całość. I proszę, Sylwester. Nie odłoży się, bo się wyleje, to się wtedy Gruzina obrazi. No tak, podobno tak. No. A Sylwester wrócił cały zdrowy. Spojrzałem tylko, bo wieczorem graliśmy. No, no. Ja spojrzałem na dyrektora, a on mówi, dasz radę. A wracając jeszcze... Ale tam tylko czerwone mi smakowało, no. A tutaj naleli mi białe. To no. Wracając do występów estradowych, to jest też chyba tak, że tam człowiek weryfikuje od razu, prawda? Czy się sprawdza tekst, czy publiczność to kupuje, wszystkie reakcje od razu widać, prawda? To też zależy, gdzie się pojedzie. My pewnych rzeczy w kabarecie po tamtej stronie Wisły nie mówimy. Aha, pojedziemy na lewą stronę Wisły. Mówimy! Panie Piotrze. Tak to jest. Panie Sylwestrze, te zawody mówi się, że są przepiękne. Mówię w zawodzie aktora. Wtedy, kiedy dzwoni telefon i są propozycje, prawda? Pan kiedyś udzielił takiego wywiadu, pamiętam, telewizyjnego, w którym wspominał pan, że mogą być takie trudne i były nawet takie trudne momenty, prawda? Wtedy nie można rezygnować, prawda? No, nie można się poddawać. Myślałem, że od premiery filmu Pieniądze to nie wszystko, właśnie. To... Telefon będzie dzwonił. Czekałem, mówię, zepsute mam telefony. No. I tak było do 2006 roku, kiedy zadzwoniła do mnie produkcja. Świętej pamięci Ewa Andrzejewska i zaproponowała mi właśnie rolę Solejuka w tym serialu. Ale tak, przez te 6 lat było troszkę... zastanawiałem się, czy dalej ten co zawód... na drugi dzień zjem, ale, bo to różnie ludzie reagują, inni pójdą w gorzały, inni tego... Inni zmienią zawód w ogóle, albo tak? Zmienią zawód. Ja oczywiście szukałem zajęcia, tam i tego, i handlowałem zabawkami, handlowałem winem, handlowałem jeszcze tam czymś, odkurzaczami, tego...
nie zapominając, że jestem aktorem. Cały tak czas jest tak. I tego, a tak, żeby się zastanowić albo coś się pocieszyć, to jak wychodziłem wieczorami, miałem boksera, a to wychodziłem z nim na spacer i z nim rozmawiałem. Bo mnie, on mnie cierpliwie wysłuchiwał. No i tak. I powiedział, że będzie dobrze. No mówię, nie, do niego powiedziałem, mówię, hetman, potwierdź to, że nie ma takiej rury, której się nie da odetkać. No i on szczeknął, więc mu uwierzyłem. I wszystko poszło. Pan Piotr też się zgodzi, że jest to piękny zawód, kiedy dzwonią telefony? Słuchajcie, każdy zawód jest piękny, jeśli jest pasją, jeśli właśnie masz szansę się w nim spełniać, bo każde zajęcie może być koszmarem i przekleństwem. Nie to lubi. Oczywiście, albo nie ma się warunków do tego, żeby twoje czy twoja kompetencja nie była wykorzystana w odpowiedni sposób. No to wszyscy o tym wiemy, bo to dotyczy każdej branży, każdego zawodu. I wtedy, kiedy idzie, wtedy, kiedy czujesz, że to jest potrzebne, że masz płynność finansową, no tak, to jest piękne. Tak mi się, tak sądzę, no. No bo ja ciągle, ja wiem, mam świadomość, że uprawiam zawód niepoważny. On niepewny na szczęście. Niepewny. Niepewny. Tak, to nie jest zawód poważny. Tak jak lekarza, strażaka, prawnika, gdzie rzeczywiście jest praca ciężka, katorżnicza, bardzo potrzebna, bardzo odpowiedzialna. Nasz zawód jest błahy, ale na szczęście wam potrzebny. Ale też. I tyle. My wszyscy jako widzowie widzimy tylko te czerwone dywany, zdjęcia, bankiety, premiery, ale to jest też ciężka praca, prawda? Przygotowanie roli, same te wyjazdy, przyjazdy, trema, która podobno z wiekiem nie ustępuje, a się po jakby pogłębia. Czy rzeczywiście tak jest, że to jest? Ale trema dotyczy też, ja mówię ciągle, takie odniesienia stosuję, każdego z nas. No, czy dzisiaj miałeś tremę, czy nie wiem, jak wyjdzie. Kto z państwa się tutaj szykował? Wszyscy jesteście uśmiechnięci, pięknie wyglądacie. Zapach eleganckich perfum, piękne kobiety, fantastyczni panowie, dzieci. No wszystko wygląda pięknie, ale przecież wiemy o tym, że za tym się coś kryje. Czego byśmy nie chcieli na co dzień? Trudności, jakieś bolączki większe lub mniejsze. No to jest tak też z naszym zawodem. Tak jak no, mamy te tremy, ale my nie możemy tego pokazywać, bo to was nie interesuje. Nie interesuje mnie chirurg, który ma tremę i nagle pacjent mu schodzi na stole, prawda? Czy, no to, tak, to ja prawda. Zagram lepiej lub gorzej. Uda się albo nie. No w filmie na szczęście można powtórzyć. W teatrze już gorzej. Tak jest rzeczywiście, panie Sylwestrze? Ta trema nie odchodzi z wiekiem i z doświadczeniem? Nie odchodzi, bo szczególnie teraz tak się jakoś ostatnio u mnie porobiło, że te przedstawienia, które gram, one są grane dosyć rzadziej. Nieintensywnie. A, rzadziej. Rzadziej. I to jest, gram na szóstym piętrze takie na zmianę z Wiktorem Zborowskim takie przedstawienie pod tytułem Miłość w Saybrook. Świetna komedia, bardzo śmieszna, no ale ostatni raz ją grałem. Nie wiem, na początku maja. I teraz zagram 31 sierpnia. I potem znowu przerwa i dopiero zagram ją w listopadzie. No i stąd jest zawsze odrabianie lekcji w domu. Czyli i tak co, dalej. Powtarzanie tekstu? Powtarzanie tak? Tego wszystkiego, żeby... No, i zostaje ten cały dreszczyk jakby premierowy. I to zostaje i no niestety nie da się tego uniknąć. No ale trzeba to jakoś dawać sobie z tym radę i tego, i ciągnąć to, no także, ale jeżeli efekt jest, no to jest bardzo uradowany człowiek. Nam się podoba, prawda? Publiczność. No. Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski byli naszymi gośćmi. W drodze panowie, życzę fantastycznego czasu w Lubomierzu. Spotykamy się na lubomierskiej estradzie. Jutro. Pan Piotr się spytał, czy jeszcze dzisiaj. Próba dzisiaj, tak. Pan Sylwester powiedział, próba jest dzisiaj? Nie. Jutro próba. Jutro, bo my to mamy w jednym palcu. Ja wiem, tacy młodzi, zdolni aktorzy. Tak jest. Bardzo państwu też dziękujemy. Jutro kolejne spotkanie z panią Ewą Garwyluk i z Justyną Sieńczyło. Także zapraszam państwa tutaj do nas, do muzeum. Pan Sylwester Maciejewski, Piotr Pręgowski byli gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.